Jak i kiedy powstał Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu? W tej nazwie zgadza się Solidarność na kilka lat przed powstaniem Związku Zawodowego Solidarność. Kto tworzył tę opozycyjną organizację i na czym polegała jej działalność? Moim takim marzeniem było żoną, trzeba wszystkie na skres, żeby nasze dzieci mogły w wolnej Polsce maturę zdawać. Wszystko to przeszło nasze oczekiwania. Dzisiaj o 18.55, 40 lat Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Na ludzką miarę to nie robiliśmy tak wiele, ale widać, to wystarczyło na ten system. Ten system opierał się na kłamstwie i przemocy. W TVP3 Wrocław.